kilka lat był zupełnie innym człowiekiem niż sam siebie przedstawiał, jeżdżąc do pracy, zdeflarował jakieś tam miliony pieniędzy. No i teraz po tej operacji on jest zupełnie innym człowiekiem i jego żona zagłębia się w neuronauki, nic innego nie robi, tylko czyta podręczniki i opracowania neurologiczne i neuronauki zaczyna go pod tym względem diagnozować, tak? Zupełnie w tej książce nikt się nie zastanawia nad tym, że może, a tam jest taki bardzo ciekawy fragment, kiedy jeden z bohaterów mówi, a może on był normalny, jak pracował 16 godzin, tak jak powinno się pracować w kapitalizmie. Może on był nienormalny wówczas, bo on potem przez 3 lata nagle mniej pracował, więcej się rodzinie udziela. I tu tłumaczenia idą cały czas, co się działo w jego mózgu, około tam czodołowych jakichś. I ta rodzina zaczyna ze sobą tym językiem mówić. Ktoś tam coś kradnie i mówi, bo ale przecież ja wyczytałem, że mam 16 lat i jeszcze mam nierozwinięte te właśnie strefy mózgu i takie rzeczy mogą się przydarzyć. I koszmar się z tego rodzi, a jednocześnie wspaniała opowieść o człowieczeństwie, jak sobie ludzie starają się z tym poradzić. I ta książka jest o tyle iż też fascynująca, że ona jest przeplatana takimi właśnie fragmentami, cytatami z najważniejszych prac neurologicznych, to takich fundamentalnych, jak Damasio, Wundt, Kartezjusza, jak profesor Czenczlan, gdzie właśnie mówi się wprost, że jednym człowieku. Jesteśmy w... Jak to Jezus wyglądał, jak mu założyli koronę cierniową? Nowego renesansu. Żeby go wydrwić. A nowy renesans będzie polegał na tym, że wszystko będzie można zmierzyć. Uprawiając rechodówstwo rzymskie, neuronowe. Wszystkie wywodzące się z filozofii pojęcia, takie jak wolna wola, czym się charakteryzuje Europa? Europa się charakteryzuje tym, żeby złapać jednego człowieka. Będzie można wytłumaczyć na podstawie funkcjonowania żywego. Doprowadzić go do śmierci, mózgu. No bo jeżeli głosi takie rzeczy tradycyjnie zostaną sprzeczne z ogółem, z tym, co wierzy obu, to trzeba go doprowadzić do śmierci. Także proszę Państwa, no, wracam bardzo szeroko z poczty komentowana. I tu zawrót głowy, i tu zawrót głowy na ulicach w Warszawie. Dobrze, że jeszcze coś z Białego Stoku było w radiu, chociaż na ucho. Bo to, co widać, no to jest w Warszawie, w Polsce, a to naród jest niesamowicie nerwowy. Obcinają, jak to Tarmunka mówiła. Oglądają jeden drugiego, oglądają, obserwują, są zainteresowani. Nie sobą, nie tym, co mają pod nosem, tylko dookoła ludzi. Obcinają, jak to mówi Tarmunka. Rzeczpospolitej, że za rok jeden z włoskich naukowców obiecuje przeszczepienie głowy. Proszę Państwa, no i odwzorowaniem tego, jak to w Zachęcie była wystawa, bydło. Tam jest no jest ta rosyjski pacjent, który jest nieskrętny, bo to jest jedyna osobie dla niego. Baba dziad. Ale niech sobie Pan teraz wyobrazi konsekwencje. Teraz jeśli przyjmiemy to rozumienie podmiotu mózgowego, przeszczepiamy komuś głowę, jakieś pomówienie, ja mówię, słuchaj, ta babka, co to będzie za ten podmiot mózgowy? Z tą Jadwigą Grabowską, dwie grube baby, ty jesteś jako ta locha, bo mniejsza ruba, ona jako ta krowa. To jest bydło, jeden bydło. Z kierunków. Drugi z I kierunków doprowadzić długowieczności, czy nieśmiertelności polega sądu, na tym, bo ona chce te kryśkie zabrać do co świadczy o naszym człowieczeństwie. Hospicjum, no i mówimy sobie, no dobrze, ciało, no tak, do domu taka, prawdopodobnie zmienia, może tak, nie wrócić nawet. Pójdzie do hospicjum, bo ona będzie chciała do hospicjum. Tam się nie zaopiekują. Bo tutaj te baby obrzydliwe powiedziały, że wyrzucimy ją do śmietnika. Taka jest sytuacja w Warszawie, proszę Państwa. Co Państwo mówią? Kamer, no jest to w mózgu, nie, no więc skoro jest to w mózgu, to czy da się to i jakoś tak potem wydobyć, nawet by nie chciał widzieć, nie słyszeć, dysku, bo to udają, że nie widzą. USB, na, także proszę nie Państwa, wiem, na że wyrzucą CD. Tę kryśkę jak się da do śmietnika. To wyciągnąć, no to właściwie można to dowolnej jednostce, tak, prawda, wszczepić później, syntetycznej lub nie. I oto to wszystko, co mamy w głowie, pan swoje, a ja swoje, przenosimy na nowy, na nowego osobnika, który to żyje wiecznie, tak? No tak. Bo to jest ciągle suma. Tylko... Ale się nie dowiemy, co zostało zapomniane, co zostało wyparte, co zostało zmanipulowane, jak działa nostalgia. Problem będziemy mieli gotowy materiał. Tak, problem filozoficzny tak? Oczywiście z tym polega na tym, że co różni pana ode mnie? Możemy powiedzieć, no inne doświadczenia pana, inne moje. No tak, ale co jeżeli pan utraci część swoich doświadczeń, a ja zapadnę na schorzenie, które podkłada mi doświadczenia, których nigdy nie było? Ale już się dał pan wpuścić, mówiąc brzydko, w kanał myślenia, które jest dzisiaj preferowane. Mianowicie pan szuka często rozwiązań.
rozwiązań problemów społecznych w sposób indywidualny, bo do tego nas namawiają euronauki właściwie. A humanistyka, bo ja cały czas przyglądam się jako humanista tym rzeczom, które się dzieją i ze zdziwieniem zauważam, że wielu humanistów bardzo radośnie tą drogą podąża, jakby głosując, żeby Boże Narodzenie było wcześniej, tak jak te indyki amerykańskie, dlatego, że zupełnie rezygnuje się z takich wyjaśnień społecznych problemów. Czyli właśnie wszystko sprowadza się do to jest po prostu filozoficznie, logicznie niemożliwe. Wytłumaczenie na gruncie neuronauk dzisiejszych, nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie, jak to się dzieje, że grupa ludzkich mózgów tworzy jakąś wspólnotę wartości, jak te wartości funkcjonują. Tym wszystkim humanistyka się zajmuje. Jakie są symbole, jakie są znaczenia, jak ludzie posługują się. Że w którymś momencie przestają tworzyć wspólnotę i tworzą dwie wspólnoty. Jedna mówi, był zamach, a druga mówi... No właśnie. Jak to się bierze, że ktoś może myśleć właśnie w sposób nacjonalistyczny, drugi być kosmopolitą, trzeci jeszcze być proszę bardzo, kosmonautą. Chodzi o to, że humanistyka nie może oddać po prostu tego całego pola ludzkiej intencjonalności na rzecz w sumie niezwykle ubogiej sfery, którą dzisiejsze neuronauki nam opisują. Ale mówią pani profesorze, że już niebawem będzie nowy renesans. Mówią na mieście panie profesorze, że humanistyka się przejadła i że właściwie nawet już nie trzeba jej nauczać, bo już się nie bardzo przydaje do czegokolwiek. A no właśnie. Może o tym będziemy rozmawiać po informacjach. Bardzo chętnie. Informacje już za kilka minut, o 11.40 i profesor Wojciech Burszta z Uniwersytetu SWPS jest Państwa i moim gościem. A już za chwileczkę, już za momencik ukazuje się taki zbiór, cegła wielka, więc to też trzeba samozaparcia, żeby przeczytać. Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu. Pod redakcją między innymi profesora Burszty, a także Piotra Jezierskiego i Michała Rauschera. I oczywiście cała masa interesujących tekstów, między innymi właśnie tekst profesora Wojciecha Burszty zatytułowany Nowa biopolityka od selfhood do brainhood. Informacja o 11.40, po informacjach wracamy. Po polsku.